Czytajcie Escape Room. Jesteście w niewoli. Miną 123 minuty, zanim się stąd wydostaniecie. Musicie wykonać przygotowane zadanie. Czy jesteście gotowi? No jasne, jesteśmy. Nie będę tego robić. Nie chce mi się. No dawaj, dawaj. Będzie fajnie. No zrób to po prostu. Zadowoleni? Ale jakie to głupie. Wszyscy potwierdziliście gotowość, a więc zaczynamy. Najpierw znajdziecie w pokoju cztery cyfry. Posłużą wam jako szyfry. Powodzenia. Szyf? Jaki szyf? Eureka, do drzwi wyjściowych. No co ty? Raczej do jakiegoś sejfu. A widzisz tu gdzieś jakiś sejf? Nie widzę. Dziewczyny. No właśnie. Dziewczyny, tam coś leży. A niby czemu? No bo to ma jakiś sens, od największej do najmniejszej. Ważnie. To może na odwrót. 1, 5, 7, 9. 1579? Data? Tylko 1579 jakoś z niczym mi się nie kojarzy. To może 1975? Wcale się nie upadliśmy, tylko sprawdzamy różne możliwości. A 1795? Trzeci rozbiór Polski? No. Otwieramy? Już to widzę. Szyfr do walizki wzięty z daty rozbioru. No otwórzmy! Przecież na wyjście stąd mamy 123 minuty. To jest 123 lata zaborów. No, to by miało jakiś sens. Jeden. Siedem. Dziewięć. Pięć. Udało się! Patrzcie! Jakaś kartka. Może przeczytasz tak, żebyśmy wszyscy słyszeli? O, nie sądziłam, że cię to interesuje. Może mnie nie interesować. Pewnie, obraź się jeszcze. Ej, to nie było zbyt miłe. A ona jest miła? Wy wszyscy jesteście super mili. Widzisz? No widzę. Co widzisz? Co widzisz? To odczepcie się wreszcie ode mnie. Sama się odczep. To dość łatwiej i waszych zabaw jest beznadziejna. Ej! Zwariowałaś? Tak. Zostało wam 10 minut. Musimy to poskładać. Nie tak. Zadowolona jesteś z siebie? Tak. Przestań. Zostało wam
wymieńcie dwa najważniejsze z polskich powstań narodowych i podajcie ich roczne daty oraz datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zostały nam 4 dni. No, to koniec. Cicho! Skoro ten rozbiór był w 1795, a ile było lat zaborów? No 123. 123? Czyli 1918. Czyli Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Brawo. Jest, jest. Co z tymi powstaniami? No dwa najważniejsze. Pierwsze chyba było listopadowe. To był chyba 1800 któryś, nie? Ale który? A nie 30 przypadkiem? Coraz lepiej. Została tam minka. I drugie powstanie? Ono chyba też było od jakiegoś miesiąca. Marcowe. Może grudniowe? Styczniowe. Co? Tak mi się przypomniało. 1863. Brawo. Escape room otwarty. Jesteście wolni. Ale jak to? To tyle? Chodziło tylko o te daty? Bo w ogóle nie chodziło o daty. Chodziło o współpracę. Kiedy wszyscy się zaangażowaliście, rozwiązaliście zadanie. Tak samo było ze staraniami Polaków o niepodległość. Dopóki z sobą nie współpracowali, wysiłki pojedynczych ludzi czy nawet grup ludzi szły na marne. Zbierajcie się. Kolejne grupy czekają na wejście. No to chodźmy. Tak, kto tutaj posprząta? Ty! Współpraca. Dobry wieczór raz jeszcze, tym razem już oficjalnie witam Państwa w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie na koncercie Podkarpacie dla Niepodległej. Jest to cykl koncertów, które w tym tygodniu okołoświątecznym, kiedy zbliżamy się do 11 listopada, do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury organizuje właściwie w całym województwie podkarpackim szereg koncertów w różnych miastach całego województwa. Dziś ten cykl otwieramy. Bardzo się cieszymy, że właśnie w Łańcucie. Bardzo dziękujemy organizatorom ze strony łańcuckiej, panu dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, panu Andrzejowi Piegowskiemu i serdecznie witamy. Witamy także wieloletniego przyjaciela Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, z którym od wielu lat Fundacja współpracuje i bardzo się z tej współpracy cieszymy, pana Krzysztofa Szczepaniaka. Dobry wieczór. Witamy również Państwa Sylwię i Rafała Pytnarów z hotelu Vis-a-Vis. Jak powiedziałem, jest to pierwszy z cyklu koncertów, w ramach których chcemy uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także skłonić do namysłu i samemu się namyślić nad tym, jak to się stało. Jak to się stało, że Polsce, Polakom udało się tę państwowość odzyskać i udaje się po dziś dzień, mimo różnych historycznych zdarzeń, ją utrzymać. Zaczęliśmy od nieprzewidzianego, dramatycznego sygnału. Tego w programie nie było, ale mamy zaszczyt inaugurować Miejski Dom Kultury po remoncie niemalże. Jesteśmy, z tego co wiem, jedną z pierwszych imprez po remoncie, także jeszcze takie nieprzewidywane sytuacje się zdarzają, ale jest to cena za to, że możemy w tak pięknych warunkach pracować. Natomiast pierwszy z przewidzianych punktów programu to była scenka przedstawiona przez wolontariuszy, aktorów wolontariuszy ze szkół w Sanoku i była to pierwsze ziarno rzucone
ku tej refleksji nad, nad niepodległością, nad odzyskaną państwowością Polski. Tak jak w scence Państwo zobaczyli i usłyszeli, do tego, aby tę państwowość odzyskać, konieczna była współpraca. I może brzmi to banalnie, może oczywiście, ale chyba zawsze warto to podkreślać, bo chyba w nauce historii, kiedy skupiamy się na datach, na różnych najważniejszych wydarzeniach, na najważniejszych postaciach, umyka to, że tak naprawdę było to wspólne, zbiorowe dzieło całego narodu, że pewien szczęśliwy splot wydarzeń na świecie i w Europie Polacy potrafili wykorzystać zarówno działaniami politycznymi na szczytach dyplomatycznymi, wojskowymi, ale także działaniami oddolnymi. Warto zaobserwować także we własnym miejscu, w swoim miejscu zamieszkania, w swojej małej ojczyźnie, jak ta historia przebiegała. Łańcut znajdował się w Galicji, w zaborze austriackim. Galicja miała swoją specyfikę. Już od XIX wieku powstawały w Galicji, całej Galicji, we wszystkich miastach powstawały towarzystwa gimnastyczne Sokół, w Łańcucie również takie, w gmachu zarządu powiatu się mieściło. Powstawał ruch skautowy. To wszystko umożliwiło potem organizację polskiego wojska. W Łańcucie również działał powiatowy komitet narodowy, a przy nim Liga Kobiet, która organizowała takie codzienne życie edukacyjno-kulturalne, można powiedzieć, które podtrzymywało ducha patriotycznego w mieszkańcach. Te wszystkie działania, mniejsze i większe, szerzej i węziej zakrojone, miały swoje znaczenie i przyczyniły się do tego, że w końcu mamy wolną Polskę. I warto o tym pamiętać, temu również służy prezentacja, którą Państwo mogą dziś zobaczyć. A po prezentacji usłyszą Państwo część muzyczną, koncert muzyki polskiej. Muzyki bardzo różnej, bo zarówno XIX, jak i XX-wiecznej usłyszymy utwory Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Będą to utwory solowe, a także solowe z towarzyszeniem orkiestry kameralnej. Orkiestra kameralna to również znana podkarpackiej publiczności orkiestra Academia dell'Arco, orkiestra kameralna działająca przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która co roku przyjeżdża do Sanoka na Międzynarodowe Forum Pianistyczne. Orkiestrę prowadzi znakomity skrzypek, dyrygent, pedagog, wykładowca Bydgoskiej Akademii Muzycznej, pan profesor Paweł Radziński. Ten program pan profesor sam już Państwu przedstawi, to znaczy kolejność ich wykonawców. Tak jak powiedziałem, muzyka polska od Chopina po Góreckiego, a jeszcze przez Szymanowskiego. Orkiestra kameralna Academia dell'Arco i profesor Paweł Radziński. Thank you.
rozpoczęliśmy, tutaj koledzy przedstawią fortepian, rozpoczęliśmy od XX wieku. To jest koncert w XX wieku, jeszcze napisany, czyli w naszych czasach współczesnych. I teraz przejdziemy przez taką krótką historię, pisaną dźwiękami. Rozpoczniemy od poloneza Ogińskiego, później zagramy Scherzo Tarantelle Wieniawskiego, a następnie, no już zapowiem. Thank you.
poprosić Daniela Dziadkowiaka, który zagra z nami utwór Kamila Wieniawskiego Scherzo Tarantelle. Thank you.
dołączyliśmy do składu orkiestry wraz z juniorów, którzy są obecnie uczniami szkoły imienia Zenona Grzewskiego. I tak seniorzy z juniorami wspólnie muzykują. Teraz chcielibyśmy dla Państwa zagrać preludium Chopina. Pozazdrościliśmy pianistom i mamy piękne preludium, które może jest jakąś pigułką, historią w pigułce. Thank you.
utworem, który zaprezentujemy Państwu, będzie taniec Harnasiu Karola Szymanowskiego. Poproszę Maję Dewicką do zagrania.
polonezem, zakończymy polonezem Henryka Wieniawskiego, D-dur, nagra Michał Nowak. Ostatnia część, jaką przewidzieliśmy, to część, w której weźmiemy udział wszyscy, i orkiestra, i goście. W rozdanych programach, które otrzymali Państwo przy wejściu, jest śpiewniczek z pieśniami patriotycznymi. Zapraszamy do wspólnego śpiewania hymnu i pieśni Legionu. Zagramy wstęp i ja pokażę Państwu wejście. Proszę. Thank you.
też wstęp